październiku zeszłego roku Rybnik odwiedził minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zapowiedział wtedy, że z początkiem tego roku w mieście zacznie funkcjonować sąd okręgowy. Wstępny projekt, który został przygotowany i ostatecznie przeze mnie zaakceptowany, zakłada, że sąd będzie powołany w styczniu 2020 roku. A wszystkie szczegóły logistyczne związane z tym przygotowaniem w międzyczasie będą realizowane tak, aby można było z powodzeniem ruszyć z realizacją zadań, jakie są stawiane przed sądem okręgowym. Mamy jednak marzec 2020 roku, a sądu okręgowego w Rybniku nadal nie ma. Sąd okręgowy jest tworzony, 1 lipca wystartuje. Do sprawy odniósł się Michał Woś, członek Rady Ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego, który zapewnia, że nigdy nie zamierza się wycofać z wcześniejszych zapowiedzi. Tak, sąd okręgowy powstaje, jest rozporządzenie, zresztą historyczne rozporządzenie, bo zdaje się, że pierwsze rozporządzenie ministra sprawiedliwości, które było podpisane, zostało podpisane nie w Warszawie, nie przy biurku ministra, ale właśnie w terenie na miejscu to w Rybniku. Jak informuje minister Michał Woś, sąd okręgowy w Rybniku powstanie, jednak nieco później. Dlaczego? Sami sędziowie i pracownicy administracyjni poprosili o wydłużenie tego terminu, który pierwotnie był wyznaczony na 1 stycznia. Zapadła decyzja, żeby to ostateczne uruchomienie było 1 lipca. Przypomnijmy, że obecnie w Rybniku funkcjonuje sąd rejonowy, a także ośrodek zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach.